Basia Jackiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnych Kulturalnych Pogaduszkach. Jak pewnie zauważyliście za oknem jesień. Nie ma co ukrywać, a więc przenieśliśmy się zdecydowanie już na kilka miesięcy do budynku Centrum Kultury i Sztuki. Pożegnaliśmy park, pożegnaliśmy plenery, ale dużo się działo i dzieje się cały czas bardzo dużo. A ze mną jest dyrektor placówki Tomasz Hildebrand. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Tomku, proszę mi powiedzieć, co to jest Centrum Inicjatyw Twórczych? Wiem, że ta inicjatywa zaczęła się już jakiś czas temu. W jaki sposób można podsumować to, co już się dokonało w tym czasie, a to, co będzie zapowiedzieć? No tak, to jest projekt, który realizujemy od wiosny, tak naprawdę od wczesnej wiosny. Jest to projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Polega on na realizacji zadania w dwóch etapach. Pierwszy etap zrealizowaliśmy, była to, były to badania terenowe, których efektem jest dokument, który nazywamy diagnozą zasobów, i potrzeb i zasobów czeskiej kultury. Kolejnym etapem, który w tej chwili realizujemy na podstawie tego dokumentu, jest wykonanie pięciu zadań, które, którymi są projekty, inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców. Był nabór, wybraliśmy z tego naboru pięć inicjatyw, w tej chwili są one realizowane. Dwie, dwa wydarzenia są już za nami. Było to retrogranie, oraz było to, był to koncert y, kulturalny, które wyszły bardzo fajnie. W tej chwili y, jesteśmy w trakcie realizacji trzeciej inicjatywy, y, którą są warsztaty poetyckie. Y, one się odbywają, będą trwały do końca października. Y, przed nami jeszcze dwie inicjatywy. Y, 25 września. Czekamy na y, wydarzenie, które się nazywa Trochę Kultury Proszę. Będą to warsztaty, a, a również y, koncert. Y, serdecznie zapraszamy. Y, I w październiku, y, no, końcówka października to jest 29, y, zapraszamy na wydarzenie, y, które się nazywa Muzykuj Bez Ograniczeń. Uwaga, nabór do tego y, wydarzenia y, zaraz z, będzie ogłoszony. Y, tutaj zapraszamy muzyków y, i wokalistów, utalentowanych, niekoniecznie młodych, ponieważ są tam różne kategorie wiekowe, więc praktycznie każdy, kto chciałby zagrać, pośpiewać, może się zgłosić i wystąpić 29 po serii warsztatów przygotowawczych. A teraz zatrzymajmy się jeszcze przy trochę kultury, proszę, mhm. bo to już lada chwila, lada moment. E, co to za inicjatywa? E, przez kogo jest organizowana? Dla kogo? E, czego można się spodziewać? Jest to inicjatywa organizowana przez grupę mieszkańców, młodych mieszkańców, od razu, od razu tutaj em, zaznaczę. E, jest, jest to wydarzenie, które składa się z kilku części. Są to warsztaty. Różne warsztaty, które, w których będzie można uczestniczyć. Między innymi są to warsztaty artystyczne, muzyczne, które będą przygotowywać osoby znowu do występu scenicznego więc tych kwestii muzycznych w tych inicjatywach jest sporo. No, jest to związane z tym, że jest potrzeba, żeby się szkolić, żeby występować, i mamy nadzieję, że tutaj uda się. Ukształtować trochę talentów yy, i rozbudować tę naszą scenę yy, muzyczną. Yy, stąd, w, tym, yy, w tej inicjatywie, yy, te warsztaty będzie nabór również. Yy, pierz, yy, nabór będzie. Yy, polegał na tym, że zorganizowane zostanie przesłuchanie w formie takiego takiego open micu, karaoke. Osoby, które zostaną, które się zgłoszą, które zostaną wybrane, będą mogły uczestniczyć znowu w warsztatach i będą miały znowu szansę, żeby się doszkolić, żeby te umiejętności rozwijać. Czyli, drodzy państwo, tyczwiani i drzewianki chcą śpiewać, ale za chwilę sprawdzimy, czy również interesują się teatrem. Ze mną jest kolejny gość Piotr Weinz. Bardzo Cię serdecznie witam. Witam Cię również serdecznie. Piotrze, powiedz mi, czy Ty jesteś Julią, czy Ty jesteś Romeo? Tak, właśnie ostatnie dni otrzymuję takie pytanie. I mówię teraz, że ani jednym, ani drugim wtedy wszyscy robią duże oczy. Mhm. Ja wiem po prostu, że jesteśmy instrumentem w tej historii, na aktorzy. No właśnie, spektakl Romeo Julia, Julia i Romeo odbędzie się 26 września Ta. i to jest premiera, premier i tak, tak naprawdę jest. jest to chyba pierwsze tak duże przedstawienie i w ogóle teatr, który wystawia Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Jak to się stało? A ja nie wiem, to trzeba pytać Centrum Kultury i Sztuki. No ale ty jesteś jednak <noise> głównym reżyserem, tak? Jesteś i jesteś jednym z dwóch aktorów. Tak, tak, dostałem zaproszenie i... No, i tak się zdarzyło. Zaproponowałem swój scenariusz, swój pomysł, spodobał się. No i tak zaczęliśmy działać. Mhm. I premiera w niedzielę. E, jesteś już zmęczony próbami? Nie, no bo próby są w taki sposób, że one się odbywają co drugi tydzień, co miesiąc, po trzy dni więc y, bardzo szybko się regenerujemy. Więc czekam na te próby już w piątek. Mhm. Kolejne. A powiedz, jak ci się współpracuje z drugim aktorem? Bardzo dobrze, bo my się znamy kilkanaście lat, więc właściwie jak się poznaliśmy, to w pierwszym tygodniu już wiedzieliśmy, że jesteśmy bratnimi duszami i zawsze chcieliśmy coś razem zrobić. Ale oczywiście każdy miał swoje jakieś zadania, cele, realizacje. I oczywiście ktoś musiał napisać scenariusz, przypadło na mnie. Mm -hmm. <laughs> tak, jest to bardzo fajna praca. Na pewno gdyby nie on, to ten, gdyby nie Damian. Też ten spektakl by nie wyglądał w taki sposób, jak wygląda teraz, bynajmniej jeżeli chodzi o choreografię i inne tego typu rzeczy. A powiedz tak naprawdę jest to Szekspir. Z tym, że jest. Wy tego Szekspira troszeczkę mocno przetworzyliście, ponieważ rolę damską Julii gracie też wy, panowie. Tak, dlatego powiedziałem, że jesteśmy takim instrumentem w tej historii, historii Szekspira. I właśnie nawet Wic nie będzie mógł nam zarzucić, że ja jestem Julią, czy Damian jest Romeem, czy odwrotnie. Właśnie wczoraj chyba dostałem pytanie: Ty masz takie delikatne rysy twarzy, to pewnie będziesz Julią. A ja mówię, no, że nie. <laughs> Więc fajnie to wszystko tak płynnie przebiega, że raz mówimy: W ogóle jest scena, kiedy jest tylko Romea i Romeem jestem ja i Damian. Później jest taka sama sytuacja z Julią. Ale są przypadki, że jest lekki podział. Mhm. Właśnie kiedy jest scena, że on jest Julią, ja Romeo, ale później jest druga scena, gdzie ja jestem Romeo, on Julią. A nie boicie się skandalu z tego tytułu, że jest tylko dwóch aktorów i na dodatek wcielają się w kobietę? Znaczy, nie boimy się, na to liczymy. Aha. <gry> Czyli trochę musi być takiej pikanterii. To znaczy, myślę, że y, każdy zinterpretuje to jak uważa. Bynajmniej chyba w szczególności widząc plakat Romeo i Julia, Julię Romeo i że jest dwóch panów. No ale trzeba przyjść, zobaczyć, przeanalizować mhm. i mieć swoją opinię. Czyli premiera 26 września o godzinie 17, ale. Czy będzie jakaś kontynuacja? No bo wiadomo, jeżeli jest teatr działający taki instytuc tak jako instytucja, to jak ma premierę, to później kilka, kilkanaście razy wystawia ten sam spektakl. Czy Centrum Kultury i Sztuki i Wy, jako aktorzy, się zdecydowaliście na taki ruch? Czy przewidujecie jeszcze więcej spektakli? Tak, tak. Pan dyrektor mi obiecał, że co najmniej sto razy zagram. O, to taka bardzo poważna obietnica. Ja wiem, że już jeden jest zabukowany kolejny termin, więc jeżeli ktoś tak, 26 zabukowany. września nie zdąży, nie załapie się, bo już nie będzie biletów albo po prostu się nie zmieści do sali, to jeszcze 10 października jest taka okazja. Tak, tak. tak. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam w swoim imieniu, w imieniu Damiana Droszcza, w imieniu Centrum Kultury i Sztuki na spektakl Romeo, Julia, Julia i Romeo. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, eksperymentalne, bomba już tyka. A czy będzie wybuch, musicie przyjść zobaczyć sami. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. To już wiemy co w teatrze piszczy, chociaż zapewniam was drodzy mieszkańcy, że to wcale nie jedyny spektakl, jaki będzie się odbywał na deskach Centrum Kultury i Sztuki. Ponownie ze mną jest dyrektor Tomasz Hildebrand po to, żeby odpowiedzieć na moje pytanie jak działa kultura. Jak działa kultura? Dowiemy się na konferencji, którą organizujemy 1 października zapraszamy działaczy kultury przede wszystkim. Jest to konferencja dla działaczy kultury lokalnych, trzewskich, którzy mam nadzieję przyjdą, posłuchają tego, co, co do, do powiedzenia mają nasi goście w kwestii, właśnie jak kultura działa, jak działać powinna. Będą mieli okazję się wypowiedzieć. No i jest to taka idea przyświecająca tej naszej konferencji, żeby zintegrować się jako działacze lokalni, kulturalni, a także wypracować jakieś wnioski w celu żeby ta, takim, żeby to nasza kultura bardziej się rozwijała, była bardziej przyjazna i interesująca dla mieszkańców. To chyba pierwszy raz takie spotkanie różnych instytucji kulturalnych, różnych działaczy kulturalnych w mieście, bo ja nie pamiętam, żeby taka inicjatywa kiedyś wcześniej się pojawiła. No prawdopodobnie tak. Jest to jedna, prawdopodobnie pierwsza taka inicjatywa. No, pomysł wyszedł z. Tego projektu, o którym już mówiliśmy, czyli Centrum Inicjatyw Twórczych, z diagnozy, y, którą op oparliśmy na zdaniu, na zdaniu, na opiniach mieszkańców. No, w tej chwili brakuje nam jeszcze opinii y, działaczy. Mówiąc tutaj cały czas o działaczach, mam na myśli y, interesariuszu, którymi tutaj będą y, przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele instytucji kultury przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także sami twórcy, więc tutaj takie cztery, nazwijmy to, kategorie y, y, osób, które, są, y, które uczestniczą w tworzeniu, nazwijmy to, polityki kulturalnej y, miasta. Y, jeżeli, kiedy już pozbieramy te wszystkie opinie, możemy spróbować stworzyć y, jakiś dokument, który zawsze potrzeby, które zawsze pomysły na to, żeby nasza trzewska kultura rozwijała się bardziej i była bardziej interesująca dla mieszkańców, bo oczywiście tym odbiorcą zawsze są mieszkańcy. Ja mam też nadzieję, że zostanie wypracowany taki wspólny model współpracy, kiedy mm, na przykład Centrum Kultury i Sztuki przejmie również taką, przyjmie na siebie taką rolę. Mm, kogoś kto zbiera wszelkie informacje i ma taki wydaje wspólnie ze wszystkimi innymi twórcami kultury coś w rodzaju informatora kulturalnego dostępnego gdzieś tam w sieci i, i na przykład udostępniany byłby ten ten kalendarz wszystkim zainteresowanym żeby wszyscy mieszkańcy mogli z jednej strony znaleźć w jednym miejscu wszystkie wydarzenia kulturalne ale z drugiej strony żeby twórcy kultury animatorzy kultury wiedzieli kiedy co się dzieje, żeby nie dublować czasami terminów, bo wiem, że z tym jest czasami problem, że na przykład przez tydzień dwa nic się nie dzieje, a później w weekend wszyscy robią wszystko i człowiek siedzi w domu i tak ojej, czy ja mam pójść teraz tutaj, czy może tutaj? No nie zdążę tutaj i tutaj, więc muszę coś wybrać. No tak, ta koordynacja na pewno jest potrzebna, rzeczywiście czasami tak się dzieje i takie są też głosy od mieszkańców, które otrzymaliśmy tworząc diagnozę w ramach Centrum Inicjatyw Twórczych. Stąd właśnie ta konferencja, stąd idea, żeby spotkać się i spróbować wypracować wspólne modele tego, jak ta kultura trzewska powinna funkcjonować. Kultura, jak to działa, to jest pierwszy dzień października w godzinach od 10 do 15 konferencja, więc będzie burza mózgów, na pewno będzie gorąco. Jak można się zgłosić? Można się zgłosić do nas przez stronę internetową. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 września. Czyli ckis.tczew.pl Teraz jest ze mną Magda Ryband. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Magda wpadła do nas również tutaj, do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, żeby Państwu opowiedzieć o kolejnych inicjatywach, jakie się będą dziać w Centrum Kultury i Sztuki. Zaczynamy może od spektaklu. Tak, początek, pierwszy weekend października, drugi, trzeci października. To weekend teatralny u nas. Będziemy gościć u nas Teatr Lalki Tęcza ze Słupska w różnorodnym repertuarze. W sobotę zapraszamy dorosłych mhm. na spektakl pod tytułem Osobliwe zdarzenia. I jest to komedia w stylu Delarte. Mhm. Opowiada o miłości, o intrygach, o nieporozumieniach, no i zapewne też o happy endzie. Yy, I co jest ciekawe tutaj, teatr Alki Tęcze jest znane oczywiście naszej trzewskiej publiczności, ale raczej tej młodszej, bo zazwyczaj gościliśmy ich w repertuarze dla dzieci. Teraz. W sumie po raz pierwszy będą prezentowali spektakl dla dorosłych, więc sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie i, i, i czy będzie ciekawy ten spektakl. Znając pomysły artystów, myślę, że będzie to fajna, ciekawa propozycja, więc zapraszam serdecznie. To jest 2 października o godzinie 19. Mhm. Natomiast 3 października to już rodzinnie familijnie, dziecięco, zapraszamy na godzinę 16 na spektakl Niesamowite przygody niesamowitych skarpetek. A skarpetki naprawdę niesamowite, bo y, znudziła im się, można tak powiedzieć, proza życia i życie na stopie ludzkiej i postanowiły y, Uciec i szukać własnej drogi robić karierę. Więc taka myślę, że ciekawa, ciekawa historia, e, sympatyczna przede wszystkim. Ja wiem, że skarpetki często ożywają w pralkach i się tam gdzieś gubią w zakamarkach, więc możliwe, że tam będzie jakaś pralka w tym spektaklu. <grywa> Ale też chciałabym wrócić do kultury w sąsiedztwie, e, bo taki projekt realizowaliście już i się okazuje, że on trwa dalej. Tak, w okresie letnim realizowaliśmy takie pikniki w przestrzeni miejskiej Tczewa, właśnie w ramach projektu Kultura w Sąsiedztwie, i jesienią postanowiliśmy ten projekt kontynuować w, wiadomo, okrojonej wersji bo będą to warsztaty, też w przestrzeni miejskiej Tczewa, w gościnnych progach partnerów. Mhm. W każdy piątek, w październiku. I w listopadzie będziemy się spotykali, żeby tworzyć. Wyjątkowo w listopadzie, 11 listopada w czwartek, więc tutaj jest jeden mały wyjątek. A tak to każdy piątek, godzina 17, spotykamy się w różnych miejscach: będziemy na górkach, będziemy na zatorzu, będziemy na suchostrzygach. Będziemy na nowym mieście i będziemy w centrum kultury i sztuki. Każdy warsztat, każde spotkanie, inny temat. Więc e, zapraszamy rodziny, wszystkich, którzy lubią tworzyć, do wspólnej zabawy. E, poszukujcie Państwo informacji na naszej stronie internetowej z lokalizacjami i można do nas dołączyć. A jeszcze poza spektaklami, to wiem, że um, publiczność w Trzewie lubi stand-upy. Co tak, z nimi. tak, ostatnio stand-upy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem yy, i niebawem kolejne takie wydarzenie. 6 października będziemy u nas gościli Błażeja Krajewskiego yy, w jego najnowszym programie Rzut za dwa. Więc będzie kolejna gratka dla yy, fanów takiego humoru, bo jednak jest to specyficzna forma rozrywki, trzeba naprawdę lubić stand-up, żeby się odnaleźć, ale jak widać w trzewie nie brakuje osób, które się lubują w tego typu rozrywce. Zapraszamy 6 października o godzinie 20 na stand-up w wykonaniu Błażeja Krajewskiego. Czyli mamy teatr, mamy stand-up i teraz sprawdzimy co słychać w muzyce. I znowu wracamy do e, spotkania z dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki Tomaszem Hildebrandtem. E, jest coś w rodzaju przesłuchań do pewnego konkursu. Jeszcze chyba czegoś takiego w Tczewie nie było. A już mówiliśmy, że mieszkańcy i mieszkanki Tczewa lubią śpiewać. Tak, lubią śpiewać na pewno. <laughs> lubią grać, lubią śpiewać. No stąd szereg inicjatyw. Związanych z tą dziedziną sztuki. Taką chyba największą, bo ogólnopolską, jest konkurs wokalny imienia Stanisława Jobka, organizowany przez Mazowsze. Przesłuchania wojewódzkie odbędą się u nas w Trzewie, więc rzeczywiście to jest dosyć duże wydarzenie na naszą skalę lokalną. Cały czas przyjmujemy zgłoszenia, można się do konkursu zapisać u nas do 1 października. Przyjmujemy zgłoszenia w różnych kategoriach wiekowych, czyli praktycznie każdy, kto śpiewa, kto czuje się na siłach, może się zgłosić. Przesłuchania odbędą się 9 października tutaj u nas w naszym obiekcie od godziny 11, więc jest trochę czasu, żeby się i zgłosić, i przygotować. Na co mogą liczyć zwycięzcy? Ci, co się zakwalifikują do nie wiem, ogólnopolskiego etapu? Tak, przesłuchania tutaj u nas w wyłonią osoby zwycięzców, tych właśnie przesłuchań, którzy będą mogli zaprezentować się w siedzibie Mazowsza no i tam będzie już prezentacja na dużej scenie z dużym zespołem będzie to konkurs, jest to konkurs oczywiście ogólnopolski więc przyjadą kandydaci na zwycięzców z całej Polski konkurencja na pewno będzie duża ale prestiż z wygranej na pewno jeszcze większy stąd zachęcamy raz sam prestiż o którym już powiedziałem dwa są tam nagrody pieniężne no trzy jest szansa żeby dostać się do Mazowsza nie są to oczywiście oficjalne nie jest oficjalny nabór do zespołu ale oczywiście jest szansa żeby taką propozycję otrzymać a jak już jesteśmy przy różnych propozycjach, to Centrum Kultury i Sztuki bardzo prężnie działa również charytatywnie. I tu mamy kolejny koncert, który jest charytatywny. Były już zbiórki, były koncerty charytatywne dla dziesięcioletniej e, dziewczynki, ale teraz będzie e, koncert dla artysty. Tak, 9 października organizujemy koncert charytatywny, e, który nazwaliśmy Rokowo dla Jara. I w trakcie koncertu będziemy zbierać pieniądze na leczenia Jarka Wiśniewskiego, trzewskiego muzyka, gitarzysty. No, w tej chwili występuje w zespole Cheris Indeski. No, Znane również z innych formacji. Udział swój zapowiedziały zespoły nie tylko lokalne. Między innymi możemy się spodziewać występu Czarnych Kwiatów, formacji Madim Poland, Nieboskłonnych. Tak, także mamy informację, że wystąpi sam Jarek Wiśniewski. Jeszcze cały czas otrzymujemy tutaj zgłoszenia, więc ten lineup na pewno się rozszerzy. To ja zapraszam bardzo gorąco 9 października do Centrum Kultury i Sztuki. Najpierw na przesłuchania do drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Stanisława Sława Jobka, tak. a następnie rokowo dla Jara. Tak, godzina 20. Wróciła do mnie Magda. I Magda teraz y, ma bardzo trudne zadanie, opowiedzieć o czymś, co jest interdyscyplinarne, tak bym powiedziała, bo łączy muzykę rozrywkową z muzyką klasyczną, e, trochę komedię, wieloosobowy stand-up z teatrem, ze spektaklem, z performansem, zdrać co to jest. No to już bardzo ładnie zapowiedziałaś, to ja tylko powiem, że to jest Grupa Mozarta w najnowszym swoim programie, Grupa Mocarta wśród gwiazd. Myślę, że dużo nie trzeba mówić. Znany i lubiany kwartet smyczkowy zabawi, przedstawi najlepszą muzykę, będzie żart, będzie właśnie trochę stand -upu. I myślę, że będzie sympatyczny wieczór i tak jak zapowiadają, zapraszają wszystkich, nie tylko dorosłych, ale również dzieci, którzy, którzy właśnie lubią i muzykę, i, i humor. Będzie można na pewno się bardzo fajnie przy ich programie pobawić i właśnie też wysłuchać trochę muzyki na najwyższym poziomie. Grupa Mozarta Wśród Gwiazd to program, który w Tczewie będzie można zobaczyć 17 października o godzinie 16. Dokładnie. Oczywiście, jeżeli zapomnicie drodzy Państwo, to zawsze czeka na Was w internecie strona ckis.tczew.pl. I wracamy do koncertów z dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki. Stare, dobre małżeństwo. To jest taka marka, której chyba nie trzeba polecać. No zdecydowanie nie. Jak sama nazwa zespołu wskazuje, jest i stare, i dobre. Małżeństwo, I małżeństwo. też, więc wszystko się zgadza. No serdecznie zapraszamy. To jest legenda polskiej sceny. Muzyki poetyckiej tak naprawdę. Jest to poezja śpiewana, kiedyś bardzo popularna, teraz może mniej, ale cały czas jednak ma swoich zwolenników, więc tutaj na pewno dużo, dużo zainteresowanie będzie. Liczymy na pełną salę, bo tak zazwyczaj przy koncertach tego zespołu bywa. No, czego możemy się spodziewać? Oczywiście wykonania klasycznych utworów zespołu, tych, które znamy, tych, które lubimy, tych, które kiedyś święciły tryumf i cały czas należą do kanonu polskiej muzyki poetyckiej, jak już powiedziałem. Także serdecznie zapraszamy wszystkich fanów i nie tylko fanów muzyki. To 22 października w Centrum Kultury i Sztuki, a jeszcze na sam koniec października, tuż przed 1 listopada, odbędą się takie tradycyjne zaduszki jazzowe. No tak, no to kolejna oferta muzyczna jeszcze w październiku wydarzenie które organizujemy od lat od lat cieszy się ono dużym powodzeniem w tym roku zaprosiliśmy trio jazzowe Jakuba Hajduna które wystąpi Gościnnie z naszymi lokalnymi gwiazdami jazzu, czyli Adamem Wentem oraz Ignacym Wentem, czyli tutaj trochę klan Wentów Wspomorze Jakuba Hajduna. Co do samego, artysty jest to młody pianista, ale już bardzo znany i robiący świetną karierę. No, na pewno pomogło Jakubowi to, że jest synem Janusza Hajduna, legendarnego właściwie i pianisty, i, i twórcy muzyki, kompozytora. Stąd na pewno warto przyjść, posłuchać, czym różni się Jakub od Janusza, w jakiej formie się ten muzyk rozwija. Jest to jazz taki bardziej tradycyjny, stosunkowo łatwy w odbiorze, na pewno świetny, właśnie jeżeli chodzi o te. Te elementy klawiszowe, ta sekcja pianistyczna świetnie funkcjonuje. Stąd na pewno warto przyjść. Wartością dodaną są oczywiście tutaj występy gościnne Adama Wenta, Ignacego Wenta. Ten wieczór na pewno będzie niezapomniany. Wszystkie te informacje, o których dzisiaj rozmawialiśmy, wszystkie te koncerty, wszystkie przedstawienia, spektakle, inne inicjatywy, które się w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dzieją, znajdziecie drodzy Państwo na stronie ckis.tczew.pl. Tam Was odsyłam nieustająco, niezmiennie i cały czas, bo warto sprawdzać regularnie tę stronę, bo zawsze jeszcze coś może dojść. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.